Zaczęliśmy jeździć jakieś małe offroady w koło komina, patrolem pierwszym, K160. I także się zaczęło jeszcze z dziećmi na dodatek. I dachowanie było z dziećmi, ale wszystko było w porządku, także daliśmy radę. I później się nakręcaliśmy coraz mocniej, coraz mocniej. Nie jeździmy jakiś mistrzostw Polski, byliśmy chyba ze dwa razy, czy ze trzy razy. Ale ogólnie to rajdy są takie typu tutaj Orlen Super Race, czyli mniejsze rajdy, amatorskie. Trasa była super szybka, można było pojeździć. No, w tym cyklu Super Race najlepsza trasa. Jesteśmy tutaj trzeci raz, wygraliśmy dwa razy, raz byliśmy drudzy, zobaczymy co będzie jutro. Dzisiaj mamy na razie pierwsze miejsce, po pierwszym dniu. Pilotem jeżdżę, który pomaga mi dużo, no bo wszystkiego nie można ogarnąć. Skupić trzeba na jeździe, natomiast pilot musi resztę uzupełniać. No, jest taka adrenalinka, małe siku by się zrobiło, ale to chwila. Później już się wszystko równa. Ciśnienie spada i jest dobrze. Czy na tym rajdzie można gdzieś koło 120 jechać na prostych odcinkach? Na innych rajdach troszkę wolniej. Złotego środka nie ma, no bo tu jest w miarę bezpiecznie szeroko i tak jeszcze są dachowania, także nie ma. No trzeba po prostu uważać przy jeździe. No bez ciśnienia. O. Trenowałem, coś tam trenuję, ale nie ma gdzie jeździć. U nas w górach, Witów koło Zakopanego, wszystko są ścieżki rowerowe, jakieś szlaki porobione, no ciężko jest gdzieś pojechać. Dużo ludzi. Nie da rady. No ja mam jakieś marzeń, bo nie osiągnę pewnie nic więcej, natomiast to, co jeździmy, wystarczy. No w moim przypadku jest, no bo już mieliśmy po tam chyba 3 lata temu mieliśmy dachowanie, całe auto było skasowane. Miałem tu już wszystko rzucić, ale tak po paru dniach, po przemyśleniu, znów wróciliśmy. I naprawa samochodu, odbudowa, no i jeżdżenie. Jeżdżę na rowerze szybko, zjeżdżam. Trailowo, nie wiem, enduro, ale tu gdzieś ta adrenalina lepsza. Przed chwilą dobiegła końca 4. runda wyścigu Orlen Super Race w Kleczewie. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli dzisiejsze zawody, przenieśli się w nieśmiertelny wymiar sportowej chwały. Dzisiejsze meteo podróże również dobiegają końca. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Dominika Bem.